Właśnie przybyłam do Parku Warszawskiego na rozmowę z bardzo utalentowaną aktorką, wokalistką oraz kompozytorką. Dowiecie się m.in. dlaczego to właśnie w tym parku się spotykamy. Zapraszamy na rozmowę z Marią Niklińską. Miło mi Ciebie zobaczyć, dziękuję, że zgodziłaś się spotkać. A powiedz mi, skąd pomysł na spotkanie tutaj właśnie w tym Parku Warszawskim? Cześć, witam Ciebie, witam Was. To jest mój park dzieciństwa, który kocham od dzieciństwa po prostu. Także tutaj przyprowadzała mnie mama i dziadkowie na spacery i ja czasami tutaj też, nie ukrywam, że chodziłam do szkoły, do podstawówki i zresztą liceum też Batorego niedaleko jest. I ja tutaj czasami przychodziłam może nie na wagary, aczkolwiek dobrze, raz się zdarzyło, ale czasami po prostu na spacer, żeby sobie odpocząć po szkole i pomyśleć, pomarzyć czasami i to jest takie miejsce dla mnie magiczne. Ludzie kojarzą Ciebie głównie jako aktorkę, ale jesteś również kojarzona jako osoba wrażliwa, delikatna, wręcz poetycka dusza, ale poza tym aktorstwem jesteś bardzo uzdolniona muzycznie i właśnie nagrałaś swój bardzo kontrowersyjny teledysk, w jednym wystąpiłaś nago, w drugim całowałaś się z kobietą. Skąd taki pomysł? Jak w ogóle zareagowałaś na tą całą krytykę? Nagość przecież może być poetycka. Wiesz, ja nie lubię wulgarności. Ja tego bardzo nie lubię, więc zawsze staram się, żeby moje te teledyski były trochę poetyckie, żeby to było ze smakiem pokazane. Jeśli chodzi o ten teledysk z kobietą, to jest symboliczne. Wiesz, to nie jest jakiś manifest z mojej strony. Jakoś tak wracam do korzeni takich u mnie w rodzinie i to takich starszych. To znaczy, moi pradziadkowie, obydwoje, byli bardzo muzykalnymi osobami. Jak twoi dziadkowie zareagowali na ten teledysk, bo już wspomniałaś, że jesteś z nimi bardzo bliska. Jestem ciekawa, bo to jest jednak inne pokolenie. Jak całowałaś dziewczynę? Dziadkowie byli trochę zszokowani i musiałam im później wytłumaczyć, że to jest forma artystyczna, żeby nie traktowali tego dosłownie. A nie jest ci trochę przykro, że jesteś właśnie duszą muzyczną, a ludzie kojarzą cię bardziej jako aktorkę i twoja kariera muzyczna nie rozwinęła się aż tak mocno jak kariera aktorska? Ojej, nie jest mi przykro, dlatego że rzeczywiście tak mocniej zajmuję się muzyką od niedawna. Jako aktorka, wiesz, ja pracuję od dziecka, więc to też nie mogę powiedzieć, bo ja to kocham i ja to robię i teraz grałam bardzo dużo w teatrze, ale pracujemy nad fajnymi scenariuszami. Teraz już mogę powiedzieć, że pracuję z Igorem Brejdgantem nad scenariuszem. Teraz są bardzo popularne seriale online. Czy chciałabyś w takowym wziąć udział? Słuchaj, czemu nie? Czemu nie? Rzeczywiście widziałam, że parę takich powstało. Ja się akurat tym nie zajęłam, bo ja się właśnie bardziej zajęłam w ostatnim czasie pisaniem, komponowaniem. Pani, jakie jest twoje marzenie? Moje marzenie? Moje marzenie to jest wydać płytę teraz i żeby grać dużo koncertów. Mogą być też online. A kto jest twoim wzorem w aktorstwie? Nie mam wzorów, bo to, czego się nauczyłam, będąc w Stanach w szkole, to jest to, żeby się jednak nie wzorować. To znaczy, nigdy, jak będziemy starać się być kopią czyjąś, to nigdy nie będziemy świetni. Bardzo interesują postaci kobiet, jako aktorka oczywiście. I chciałabym, żeby tych ról kobiecych było coraz więcej ciekawych. Jaka była najciekawsza rola w twoim całym życiu, której nigdy nie zapomnisz? Słuchaj, chyba jedną z tych ciekawszych, bo było ich wiele, to na pewno była rola w Na krawędzi, gdzie musiałam zagrać dziewczynę, która stacza się w jakimś sensie, to znaczy staje się narkomanką i kompletnie sobie nie daje rady. To na pewno zagranie czegoś, co jest skrajnie różne od tego, jacy jesteśmy w życiu, to jest ciekawe i to jest trudne, ale to jest satysfakcjonujące.